We leave our legacy in your hands. Hej, cześć, siemana wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy. Anne's worried. She said Sebastian promised her that I would be there if she went to meet him in the catacomb. But now he's asking her to join him immediately and to come alone. She says he doesn't sound himself. Meet us at the catacomb as soon as you can. I hope that my quill has conveyed my message clearly. W kolejnym odcinku Zagrajmy w Hogwarts Legacy! Proszę, proszę, czyżby szykował się nam quest z Sepciem w katakumbach? Ten quest, który sądzę, że da mi... Jest! Tak jest! Jest! Mamy tego questa! Zajebiście! W cieniu reliktu! Dobra, sorry, Władco Wybrzeża, poczekasz sobie jeszcze. Ale to... Wybacz mi, ale to zaklęcie ma priorytet u mnie, jeśli chodzi o zdobycie go. Mój bien. Nie będziemy mogli go wykorzystać na właśnie... Mysterious and a bit unsettling. What to do? Na właśnie tym Władcy Wybrzeża, bo mamy go poskromić, a nie zabić, ale będę mógł finalnie ulepszyć już wszystkie talenty. Dobrze, dobrze, dobrze. Tylko jak wspomniałem, jeszcze się przebierzemy. Czyli po prostu zmienimy tylko i wy... Ej, chociaż mi właśnie, jak idziemy na czarną magię, to weźmy ten set czarnej magii. No i dobra, mamy full set czarnej magii. Myślę, że do questa będzie on pasował jak znalazł. No a potem przebierzemy się jeszcze raz, żeby ogarnąć właśnie... Sebastian has gone too far! You saw what lies in the catacomb! I cannot stay here! Wait, Anne, please! Ominous! He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. Ale jakby to chyba dobrze znaczy, nie? Zrobi wszystko, by uratować rodzinę. I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, I... Stop! You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. He won't listen to reason. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. A mam pytanie, skąd one się tam wzięły? Sebastian must not be in his right mind. Dobra, wchodzimy. Ale skąd one się tam w ogóle wzięły? Bo te Inferiusy nie powstały tak same z siebie. Chyba, że ktoś nałożył klątwę na całe to miejsce, że w momencie, w którym ktoś tu... Last time we were here, this place was crawling with spiders. We're about to face worse. Let's find Sebastian quickly. A to są te same katakumby? Serio? Sepcio, coś to odwalił, co? Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead. In the great room. Confringo! Confringo! Kurde, nie mam w ogóle tych. Czekaj, muszę sobie incendio przypisać na gipko. Incendio! Zdążyłem co zrobić. Incendio. Dobra, na razie nie ma ich więcej. There weren't this many in theory before. And there's no sign of Sebastian. A skąd one się w ogóle biorą, takie moje pytanie? Incendio.
I was so worried about Sebastian, I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. Uh-oh. When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were Inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. No, lepiej żebyś ty tam poszedł. Dobra, czyli teraz jesteśmy zdani na siebie. How many Inferi are there? No to jest dobre pytanie. Incendio. Jeszcze ktoś? A, dobra, tu jest tylko niezwiedzone, więc zakładam, że będzie gdzieś w tą stronę będę musiał iść. Znaczy wróć, muszę iść, żeby znaleźć Sebę. I proszę bardzo. Incendio. Nie to. Akio. No, przerzucam. A nie, czekaj, to było. No. Akio. No i dobra, to się buduje. Sebastian. Stoi się na totalnym wyjebaniu dookoła trzy Inferiusy, elo. Isn't this incredible? Troszkę? Sebastian, I told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it. Just as I can control the Inferi. Control? I had to fight the Inferi all the way. What have the two of you done? Akio relic! The relic! Czego on użył teraz? You'll pay for this! But... Co? Z nim mam walczyć? Myślałem, że z Inferiusami potem jakoś pogadamy. What? Jak już tak przeniósł nagle? Stary, a możesz mi dać... Dobra, nie, wiesz co? Moment. O, kurde, nie dał. Now you've gone too far. Rzekłbym to samo, wiesz? Sing jako defintnął. Dobra, roślinki pomocy. To jest pierwsza walka od dawna, w której ja wykorzystuję eliksir wiganowy. Z tym chroniem Solomon to by mi się troszeczkę... Tak nie szafił. Nie afiszował. Trochę chronisz, trochę nie.
Że precz z Inferiusami! Stary, ja się staram pomóc, ale wiesz, trochę ciężko jest pomóc. Kurde. Trochę ciężko pomóc komuś, kto jest zdeterminowany, aby pomóc komuś innemu. W ogóle o tym zapomniałem. Koniec. Co teraz? She cannot be healed, Sebastian. You must stop. I won't let her suffer. Avada Kedavra! Ej, naucz mnie tak robić, co? Czy ja mogę powiedzieć, że Sebastian był trochę do tego zmuszony, czy nie? Confringo, a nie bombarda. Czemu to się zapaliło? You've made your choice. Oh, Anne. What have you done? I must get out of here. I can't let him leave. No nie, samego na pewno nie. Sebastian, wait! No kurde, ty stąd, nie mogę biec szybciej od niego, bo inaczej go wyprzedzę. Ta muzyka. Niezły klimat nadaje. Stop, Sebastian. Hold on. Nawet nie wiem, co powiedzieć, nie? What is it? Pogadaj ze mną. Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us, not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it,
He did attack us. You had no choice. It was brave, Sebastian. You clearly care more about Anne than your uncle ever did. I knew you'd understand. I did do the right thing. You did. I would have done the same, if I knew how. I could teach you. No time like the present. The killing curse won't be easy to master. As with all unforgivables, you have to mean it. Hold your wand steady. Focus. The incantation is Avada Kedavra. Your intention must be clear. Okej. Okay. Ostatnie zaklęcie na liście. Ostatnie zaklęcie niewybaczalne. Czyli zaklęcie uśmiercające. I need to find Ominous. Sebastian, please, I'm not myself right now. Let's meet later, at the Undercroft, alright? Okej. Okay. To jak już jesteśmy, to wypróbujmy w takim razie od razu ulepszoną Avadę. Już widzieliśmy, jak Avada działa w tej czarnomagicznej arenie, ale jeszcze nie widzieliśmy, jak Avada sobie może poradzić, znaczy jak wygląda tak normalnie, właśnie użyta na kilku celach jednocześnie. Expelliarmus! Arresto momentum! Jeszcze Flipendo. Flipendo! Too soon. Okay, no to nie było zbyt imponujące, no bo połowa celów była w ogóle oddalona, no ale... Jak dla mnie spoko. Co to jest takie zielone? Teraz to musi być Nie dobra, to będzie zatrucie tego pająka, no bo mnie dziabnął, no to... Zatruł mnie i teraz się unosi jakby mgiełka zatrucia, to okej, okay, no ale... Bo dobra, nie, never mind. Dobra, to kurde. Where quest główny? Dobra, moment. Próba. Zlokalizuj. Aż tutaj, proszę. Dobra. Ja pierdzielę, i z czego ja teraz miniaturkę zrobię? Autentycznie nie wiem. Mam i próbę, i zdobycie Avady w jednym odcinku. Everything all right? Far from it. I want, if you've got... Ja pierdzielę, typie. Do tend to appear... Nawet nie chcę słuchać tego, co on do mnie mówi. Thank you. Please accept this token of my appreciation. Dobra, lecimy w takim razie. A castle must have been quite stately in its time. Yeah, proszę, to są te szczątki z... This must be the place. To są szczątki z loadingu. Ale kurde, jak widzieliście po łamigłówce Merlina za mną, już tutaj byłem. Tylko jeszcze nie wiedziałem, o co chodzi właśnie z tymi szczątkami, z tą wielką areną. Well, Lord of the Shore. Show yourself. No to teraz już wiem. Yo! Siema! O! Garboruk na 39. Twardy jak skała, co ty nie powiesz? Oj, proszę, niewybaczalne nie działają! Oj! Dobra, i nie będzie chyba w ogóle blokowania, czyli muszę brać sobie starożytną magią. Co może pójść naprawdę szybko, zwłaszcza starożytną magią właśnie prawie go rozwaliłem.
Buffik? Okej. Wystarczyło machać starożytną magią. Przyklęknij. Jak się zatrzymał tak momentalnie? Widzuj ta muzyka! Garworg ma potężny atak szarżą, zający dużo obrażeń wrogom i niektórym przeszkodom przytrzymaj lewy trigger, aby go rozpocząć. Obserwuj wskaźnik wytrzymałości, gdyż szarżem podbiegł zużycie. Ej, klimat jak wist, jak Boże, jak wytrzymać smoka, jak czkawkę latał z tym. Ty jakbyś bujamy tam na nim. No muzyka jak wytresować smoka, autentycznie. Nie taka sama, ale naprawdę bardzo podobny klimat. Dobra, nie zdążyłem zmienić stroju, to zmienię go teraz. Badacz... A odzienie badacza gór? No nie takie złe. Dobra, no to tak sobie pojedziemy. Yeah! Let's go! Yeah! Jakie to jest cudne! I jeszcze powiedzcie mi, że to jest trzeci sposób podróżowania. Latać na mioty, latać na gryf, na hipogryfie, slash na te staralo... Poachers! Let's see how the Lord of the Shore feels about his... Szarr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 
Ja cię sunę, momentalnie po prostu zniszczeni. One-shotowani! Nie ma tak łatwo. Władcę Wybrzeża uratowałem i nikt go oprócz mnie nie będzie nosił, czy nosił, nie dostanie. Co nie? Yeah! No było mi nie stawać na drodze, to by się pożyła trochę dłużej. Nie mój problem. Że właśnie, że jesteście wszyscy skończonymi debilami. Yeah! Przeleciał obok niego Garborux, stratował dwóch typa. Chyba jego nic tu nie ma. Pierdziele. Nie mogę. Charge! Elo, poszli won! Czekaj, jakby to powiedział Kled? Naprzód! Albo inaczej. Pataku! Kurde, mogłem to wykorzystać w poprzednich tych, bo teraz tak na sucho to... Slow down now. Kiepsko wygląda. No ale kurde, jedziemy! Stratuje, ale na szczęście nie. Jakieś swoje bestiowe czary-mary widzę odprawia. Okej, to wyglądało zajebiście.
Co? Serio? To już jest od razu? Okej. Okay. Nice! Dobra, jest osłona. Czyli to już jest cała próba. Dobra. No to jakaś torba z hajsem. Jakiś, nie wiem, reliktowy ogień, może. Nieźle. Perhaps Professor Rockham was right to have had faith in you. I still have my reservations. Isadora, as you will see, was not who she seemed. I can only hope that you are. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. Kurde, szkoda, że nie rzucił komentarza a propos tego turbanu. Troszkę szkoda. No i proszę, ostatnia próba ukończona. Ostatnie wspomnienia zdobyte. Wspomnienia Sana Bakara. Ale my dalej nie wiemy, co tu jest. Hello? Isadora? Isadora? To się zniechalo. Imperius. Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father. Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. Oh. We must gather the others. Okay. Niech zgadnę, to jest to finalne, ten final. I need you to return to your common room, alright? Repozytorium, Boże, brakuje mi słowa. Kurde, ale sam chodzi z tą ręką, jakby trzymał miecz, a nie różdżkę. Longer. Not my father, not my students, no one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! Czemu mówiłeś zaklęcie? Myślałem, że ich zabiła, ale nie. Hmm.
Nie, dobra, okej, to na... O! Okej, takiego rozwiązania się nie spodziewałem. Myślałem, że się przyłączy i będzie 3 na 1, albo ją pomoże będzie 4 na 1, a tu nie, cyk, Awada od razu. Okej. Okay. Może być i tak. Ale Izydorze naprawdę odjebało. Kurde, no nie wiem, teraz chcę to zapytać. Dobra, no pójdę do nich, okej? Okay? No, sobie nawet nie mogę się przedostać, co mi się wydaje. No dokładnie, wszystkie inne punkty są niedostępne, muszę ukończyć najpierw fabułę. Dobra, to najpierw jeszcze wrócę tylko na szybciutko do... Przepraszam, rękawice mogą zostać, bo to jest bez znaczenia. Tylko tutaj sobie... Wrócę do mojego ulubionego... cylindra. Szatę, myślę, wrócimy do reliktu Ravenclaw, czyli do szaty domu. Chociaż, kurde, te poszukiwacze skarbów naprawdę mi się spodobały. Odzienie... Musimy zobaczyć, jak odzienie popiołka wygląda na nas. No, pewnie trochę lepiej niż na nich. Regalia z kobaltu... Nie, to wygląda beznadziejnie. To... O, no to nie tak źle. Dobra, to takie odzienie. A szalik w sumie niech zostanie. Dobra. Ciekawe, czy profesor jakoś wyjaśni, dlaczego użył akurat Awady. W sensie, ja się domyślam dlaczego, ponieważ sądził, że nawet jak ją uwiężą, no to niewiele to da, więc wolał ją zabić. Zobaczymy. Kolejny plot twist, co za tym idzie, no. Nie mogę po prostu. 3 plot twisty w 3 odcinki. Jeden bardziej powalony od drugiego. The caverns below Hogwarts, where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizardkind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us. To allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrok does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrok for now? If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrok's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrok really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon.
Okidoki, czyli do Ollivandera w takim razie. Ja cię suna. I co, pewnie... Nie, tam? Nie, tutaj przyszliśmy. Dobra, nie. Czyli co, przejście pewnie będzie... Za nimi na pewno nie. Może tutaj? Albo tu? Nie. Dobra, bez takiego durnego zgadywania. Okej, z Ollivanderem pogadamy w kolejnym materiale. Dobra, nie muszę, muszę ściągnąć te gogle, bo nie mogę patrzeć na tego naszego bohatera. Out. Dobrze. Mistrzowska różdżka. 24. Ej, wy sejaja robicie. 24 poziom? To jest naprawdę chyba zrobione specjalnie dla speedrunnerów. Okej, ode mnie w tym materiale to będzie tyle. Różdżkę stworzymy w kolejnym i... Kto wie, może też zakończymy fabułę, no bo coraz bardziej do tego to prowadzi. Że zakończymy fabułę, w sensie zrobimy różdżkę, pójdziemy pod Hogwart, rozwalimy Ranrocka i koniec fabuły tak naprawdę. Potem ewentualnie tylko jakieś wątki poboczne, typu właśnie Seba, ewentualnie Nati, bo jeszcze Harlowa nie rozwaliliśmy, a tym bardziej Rockwooda. Choć podejrzewam, że Rockwood to może chcieć nas zaatakować w najbliższym czasie, albo nawet pod tym skarbcem, zanim go w ogóle otworzymy. Who knows? Dobra. Bez zbędnego przedłużania, ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Cześć!